Cześć, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przygotowałam dla Was takie zestawienie tego, jak wygląda mój dzień, bo często mnie pytacie, od czego się zaczyna, jak się kończy, co jem w ciągu dnia, jak aktywizuję się pod kątem ćwiczeń, no i jak łączę te wszystkie piękne stylizacje z tym sportowym i jednocześnie eleganckim stylem, bo to o tym dzisiaj będzie film. I myślę, że to będzie dla Was taki fajny oddech, cudowne spędzenie czasu w świetnym towarzystwie, z kluczowymi dla Was praktycznymi poradami. No i co jest ważne, w końcu po prostu zbierzemy wszystko w jednym filmie. Myślę, że to jest bardzo kluczowe, on będzie w takiej stylizacji vlogowej. Bardzo lubię ten styl, ponieważ jednocześnie mogę więcej przekazać, więcej pokazać, to wszystko w praktyce. Także w niedzielę, uwaga, też będą ulubieńcy i też Wam pokażę z bliska naprawdę cudowną pielęgnację, ale dzisiaj się skupimy na tych nawykach, jak to wdrożyć, jak to działa, jakie przynosi korzyści, efekty. Także wszystko w dzisiejszym filmie. Pamiętajcie o tym, żeby subskrybować kanał, wpadać na bieżąco na Instagram i zaczynamy 5 złotych zasad. To jeden z moich takich pierwszych nawyków, które mam dosłownie wyrobione 10 na 10, to jest poranne picie kolagenu. Ja od Was regularnie dostaję pytanie o kolagen, czy faktycznie warto pić, czy to działa. Słuchajcie, kolagen generalnie pity natto ma najlepszą szansę na wchłanianie się. I teraz tak, bardzo często jest też tak, że jesteśmy w biegu, nie pijemy po prostu rano, gdzieś tam lecimy. Natomiast ja Wam zawsze polecam się napić te dwie szklanki wody, chociażby jedną dużą. No bo wyobraźmy sobie, że pijemy regularnie w ciągu dnia, o ile pijemy, a często też macie z tym problem, więc kolejny nawyk, który Wam podpowiadam, czyli picie wody, a właśnie picie kolagenu, picie na przykład herbat typu pokrzywa, fantastycznie wpływa na Wasz metabolizm, na redukcję wody i jednocześnie naprawdę nawodnienie całego organizmu, więc picie wody, kolagen to jest taki jeden chyba wspólny nawyk, więc zaliczmy go jako pierwszy. I po pierwsze, właśnie ja go piję rano, ma najlepszą formę wchłaniania się, natomiast to nie znaczy, że jeżeli na przykład zapomnicie i napijecie się kolagenu wieczorem, o ile macie zdrowe jelita i wszystko tam jest w porządku i na przykład niczego nie zauważycie, jeżeli chodzi o badania, to możecie spokojnie sobie pić o każdej porze, o której chcecie. Natomiast ja Was zawsze zachęcam, żebyście piły po prostu o poranku. Pokażę Wam kolagen, który ja piję. On jest fenomenalny, jeżeli chodzi o smak. Skład, ponieważ ma peptan i to jest jeden z najlepszych na rynku kolagenów, które ja do tej pory znalazłam. I powiem Wam, że najlepiej mi też wchodzi, i też o tym rozmawialiśmy z Martą Gorącą na live'ie, z dziewczynami, z jelitologiem, Madzią Czerską, że jeżeli chodzi o kolagen Supersonic, to to jest, słuchajcie, kolagen, który po prostu jak wsypiecie, to Wam się pięknie rozpuszcza, od razu możecie wypić. Jest przepyszny w smaku, bo macie dwie opcje, macie mango i macie porzeczkę z miętą, więc super, nawet jak sobie wrzucicie kilka kostek lodu, chociaż wiem, że pijecie zwykle rano na ciepło, więc to ma być ciepła woda. Wrzucamy trzy, dosłownie trzy takie płaskie miarki kolagenu i macie tą porcję kolagenu, która powinna być dostarczona. Pokazuję, jak ten kolagen wygląda. To jest porzeczka z miętą, natomiast tutaj mamy ten, który jako pierwszy spróbowałam, czyli mango. I teraz tak, to jest po prostu proszek, który macie zawsze ułatwienie, po prostu wsypujecie łyżeczką. Więc ja sobie już naszykowałam po pierwsze szklankę na razie chłodnej wody, bo zawsze rozpuszczam kolagen w chłodnej wodzie. I dzisiaj piję smak mango, natomiast porzeczka jest też super, słuchajcie, właśnie z kostkami lodu jako drink. I powiem Wam, że to jest naprawdę furora, jeżeli spotkacie się z dziewczynami, zaserwujecie im takie właśnie drinki bezalkoholowe i uwaga, uwaga, bez żadnej ściemy, pokazuję Wam, jak on się rozpuszcza, on jest w ogóle przepyszny. I do tego, słuchajcie, będzie ciepła woda, ja zawsze tak robię. Pół na pół z gorącą wodą, 90 stopni, zresztą to jest dla mnie takie must have, jeżeli chodzi o poranki. Także idę wypić mój kolagen na tarasie, muszę Wam powiedzieć, że to jest dla mnie zawsze taka ogromna przyjemność, zwłaszcza w nowym gniazdku, które też sobie zamówiłyście, to jest w ogóle, słuchajcie, absolutny hit, że ja na nie czekałam 5 lat. Ale słuchajcie, jest, można się pobujać, można sobie w spokoju wypić chociaż na chwilkę ulubiony kolagen. I słuchajcie, na stronie tego nie ma, ale Wy macie minus 35% produktu Supersonic z takim tajnym kodem. Porozmawiałam z Anitką, że można by było zrobić troszeczkę większą promocję niż minus 30% z okazji Dnia Mamy, także wszystkie produkty. Ja Wam jeszcze pokażę kilka rzeczy fajnych, które można przemycić sobie do zdrowej diety Supersonica, ale między innymi kolagen, który ja uwielbiam, moim zdaniem teraz na promocji wyjdzie Wam naprawdę w świetnej cenie, a ja Wam
polecam sobie zrobić zapas. I macie minus 35%, jeżeli wydacie 300 zł, więc myślę, że spokojnie tutaj możecie sobie wrzucić Keto Meal, który ja uwielbiam i który Wam zawsze polecam i dzisiaj sobie zrobimy, pokażę Wam jak zrobić placuszki albo na przykład na słodko jajecznicę. To będzie słuchajcie na patencie. Także witajcie w kolejnym zdrowym vlogu. Dzisiaj będzie 5 nawyków, które tak naprawdę myślę, że Wam dużo wniosą i jednocześnie dużo zmienią. Więc między innymi picie kolagenu, które daje naprawdę takie poczucie, że Wasza skóra jest naprężona, ujędrniona, mocno nawilżona. To też jest wsparcie, słuchajcie, niejednokrotnie dla Waszych stawów. Więc wszystko takie bardzo synergiczne. Więc dziewczyny, korzystajcie. Ja Wam wszystko oczywiście opowiem w opisie. No i zaczynamy kolejny zdrowy nawyk. No! O, proszę bardzo. No, słuchajcie. Lecimy. Tędy, tędy, zapraszam. Tylko musisz uważać. Ja ci przyniosę hulajnogę. Uwaga. Żeby nie uderzyć żadnego autka. Proszę bardzo. My słuchajcie, Ksawery się mnie pytał, dlaczego idziemy na pieszo. To ja zawsze mówię, że to jest po prostu zdrowe. I o ile jest zimno, jami, pada, jami, jami, proszę bardzo, to ja naprawdę kocham chodzić. Serio, to jest jedna z takich najfajniejszych moich nawyków, gdzie ja po prostu zostawiam samochód i mimo, że na przykład, nie wiem, było zimno zimą, no wiecie, no te temperatury i pogoda nie były takie łaskawe, to ja słuchajcie, grubo się ubieram, termo. U mnie zawsze, słuchajcie, Ocean Apart mi pomaga w takich kryzysowych sytuacjach, jak potrzebuję jakiejś fajnej, oversize'owej bluzy. Ten secik też Wam podlinkuję, bo to jest w ogóle cudowna nowość. I on, słuchajcie, ma taki przepiękny kwiatek. Fajne, oversize'owe spodenki z kieszeniami. I na bluzie jest, słuchajcie, przepiękny, duży kwiat. Także no rewelacja, w ogóle cała kolekcja Ocean Aparta nowa jest mega. Jest przepiękna po prostu. Później Wam pokażę taki czerwony secik z nowości, który uwielbiam i w ogóle robił furorę, słuchajcie, na kampie. Macie dwa vlogi z kampa, także możecie śmiało zobaczyć. No i właśnie a propos tej aktywności, kampy. Słucham Cię, kochanie. A widziałam tym ślimaka. Ślimaka widziałeś. No, wychodzę, słuchajcie, bo delikatnie kropiło. Także właśnie, spacery. Weźcie, słuchajcie, hulajnogę, podziwiajcie przyrodę, ślimaczki. Ubierzcie się w wygodne dresy. Ja jeszcze mam, słuchajcie, jeden fajny nawyk, to właśnie siłownie i słuchajcie, pilates. Po prostu uwielbiam pilates. Słuchajcie, minąć pieski. Pilates to jest, słuchajcie, jedna z naprawdę fajniejszych form ćwiczeń. Relaksu dla umysłu, dla ciała, wydłużenie, wysmuklenie kręgosłupa, ogólnie wsparcie mięśni głębokich. Także ja, słuchajcie, uwielbiam ćwiczyć, uwielbiam takie wdrażać zdrowe nawyki, ale też, słuchajcie, to jest taka forma aktywności, która nas przynajmniej, dziewczyny, bardzo zbliża, bo słuchajcie, my nie mamy często czasu się spotkać. Mamy jedną stworzoną grupę specjalnie dla nas u Martusi Gorącej i po prostu Agnieszka nas trenuje we wtorki, później idziemy na kawę i każda z nas, słuchajcie, się rozjeżdża do swojej codzienności, do swoich obowiązków, ale kawa to jest taka nasza marchewka, zawsze mówimy i później po prostu działamy, tak? Pracujemy i mamy czas na spotkanie, na pośmianie się, na zrelaksowanie, bo często zamykamy oczy i po prostu ćwiczymy. No i to jest, słuchajcie, naprawdę fajna forma relaksu. Także pamiętajcie, więcej się ruszać, zostawić te kluczyki, nie jeździć autem, iść na pieszo. My idziemy właśnie, słuchajcie, na rynek i później odprowadzam Ksawsię do przedszkola. Także przy okazji zdrowego jedzonka, pomidorki, sezonowe owoce, borówki, truskawki, słuchajcie, mam nadzieję, że już niedługo będą malinki. Fasolka szparagowa. To jest, dziewczyny, rewelacyjna rzecz. Także ten vlog, mam nadzieję, że Wam wdroży kilka fajnych rzeczy. Czyli już picie wody mamy, kolagen mamy, aktywność mamy. No i słuchajcie, co jest dla mnie bardzo ważne. To też takie rodzinne spędzanie czasu, bo ja naprawdę dołożyłam wszelkich starań na przestrzeni ostatnich kilku lat, żeby stworzyć sobie taką przystań, taką mega taką spokojną. Wiadomo, że dzieci to jest, słuchajcie, totalne zawirowanie. Widziałeś 50 ślimaka, no ja widziałam w skorupce. Więc słuchajcie, staram się przemycać i jednocześnie łączyć moją pracę, tak żeby to wszystko, słuchajcie, działało jakoś tak dla mnie w miarę sensownie. Dlatego też, słuchajcie, idę. Idę, a w zasadzie to pędzę już. No, ale mam włączony, słuchajcie, zegarek, mam tryb marszu w plenerze i sobie zawsze liczę kalorie, sprawdzam kroki, więc też gdzieś to jest takie naprawdę w głowie motywujące. Thank you.
Słuchajcie, dzisiaj więcej Wam opowiem troszkę o moim słynnym omlecie. Tak naprawdę filozofii nie ma w wykonaniu go, ponieważ mieszacie dwa jajka z dwoma łyżkami takimi dużymi, nie tymi do herbaty, tylko tymi do zupy, z dwoma łyżkami babki płeśnik i słuchajcie, to wszystko miksujecie, a następnie po prostu wylewacie na patelnię. Powiem Wam tak, jeżeli chodzi o ten placek, on będzie na pewno gęsty, on będzie bardzo też sycący, ponieważ babka płeśnik daje takie uczucie właśnie wypełnienia, jednocześnie jest też fajnym błonnikiem, więc tutaj naprawdę macie bardzo syte śniadanie, ale jednocześnie zobaczcie, tu są dwa jajka i dodałam do tego, znaczy tak naprawdę to położyłam, szyneczkę, którą Wam bardzo polecam, głodniaki, ona ma super skład, jest w Biedronce, więc tutaj naprawdę jeżeli chodzi o, szukacie przynajmniej z filetu z kurczaczka, to ona jest naprawdę super, także tutaj położyłam później ogóreczki, odrobinę, tutaj jest tego cot bez laktozy jogurtu, dużo soli, możecie oczywiście polać sobie odrobiną keczupu, octu balsamicznego, to też będzie naprawdę super sprawa, więc moim zdaniem śniadanie wręcz idealne, sycące, dużo białko, mało węgli, jednak jak chcecie przewęcić trochę warzyw i chcecie poczuć tą słodkość, to fajnie jest właśnie teraz sezonowego pomidorka, ogóreczka małosolnego właśnie przed chwilą kupiłam. No i słuchajcie, mamy śniadanko gotowe, a później Wam pokażę, co jem w ciągu dnia dalej. Moja złota zasada to jest jeść to, co lubię, jeść do syta, ale jednocześnie się nie przejadać, ale dosłownie, żeby było kolorowo, dużo, no i co jest dla mnie ważne, bardzo odżywczo. Słuchajcie, u mnie bazą wszelkiego rodzaju dań są jajka, mięso, to są takie bardzo gęsto odżywcze rzeczy, ale w związku z tym, że jest sezon, słuchajcie, rewelacyjnie jeść maliny, truskawki, borówki i dzisiaj Wam zrobię jajecznicę, uwaga, na słodko, z bananem, więc owoce będą tak naprawdę odgrywały ważną rolę w postaci dekoracyjnej, natomiast naszą jajecznicę oprzemy, uwaga, na płatkach owsianych. Fantastycznie zjeść taką kolację, to ma połowę mniej węglowodanów niż, słuchajcie, tradycyjne płatki owsiane, w ogóle skład jest fenomenalny. No ja uważam, że naprawdę warto po prostu coś takiego zdrowego sobie przemycać, lekko słodkiego do diety, do sposobu odżywiania się, a jednocześnie ja mam akurat smak, uwaga, truskawka z bananem, to jest ta druga, a dzisiaj zrobimy wersję czekoladowej z żurawiną, także no rewelacja, smaki naprawdę genialne. A jednocześnie jest to bardzo proste w przygotowaniu, więc wystarczy po prostu ugnieść banana, dodać jajko i wsypać 3 łyżki około, ja dodaję tak na oko, ale około 40 gram płatków owsianych i po prostu robicie sobie słodką jajecznicę, którą dekorujecie puddingiem proteinowym, owocami, no i tak naprawdę Wasza owsianka jest gotowa. Ona po prostu smakuje obłędnie, jest mega sycąca, ale przede wszystkim jest też bardzo... Dziewczyny, mamy to, ja słuchajcie, sięgnę może, uwaga, tym razem po widelec i po prostu to jest jakiś obłęd smakowy, zobaczcie. To jest po prostu jajecznica na słodko. Ona się Wam zetnie do formy naleśnika, więc też absolutnie nie ma problemu. Ale taka ciekawsza forma, takiego puddingu troszeczkę, takiej gęstej konsystencji. No, część z Was takie coś lubi, więc może to będzie miła odmiana. Także słuchajcie, jeżeli chodzi o płatki owsiane, to Wam mega polecam, bo to jest naprawdę super sprawa. I ja też poszłam po rozum do głowy i po prostu sobie posprawdzałam makro i zrobiłam coś takiego na rzecz owoców, które są pyszne, obłędne, no i oczywiście sezonowe. Teraz dajcie mi znać, czy wygodne dresy nie są kluczem do dobrego samopoczucia, w ogóle stylizacje, muszę Wam powiedzieć, że odpowiednie kroje, kolory, to jest to, co jest tak naprawdę kluczem do tego, żebyśmy się dobrze czuły, więc kolejną zasadą jest to, żebyśmy miały naprawdę luz, żebyśmy czuły przede wszystkim swoje ciało i co dla mnie jest bardzo ważne, ja od wielu lat to Wam powtarzam, ja bardzo lubię ćwiczyć, tą aktywność wprowadzam naprawdę w dużym stopniu, w dużej mierze przykładam uwagę też do tego, jakie to są ćwiczenia, więc już wcześniej Wam wspominałam, że jest to pilates, treningi siłowe. Raz w tygodniu, słuchajcie, udaje mi się biegać, jest to niedziela, to jest dla mnie taki fajny czas, kiedy ja jestem już po weekendzie, ale przed tygodniem. Chcę sobie dostarczyć też fajnej energii, endorfin i właśnie wtedy idę biegać. Także może to też będzie dla Was inspiracja, że nie trzeba się, słuchajcie, zajeżdżać. Coś robić 3-4 razy pod rząd, a wystarczy dla głowy.
coś zrobić i już Wam się odblokowuje dużo rzeczy. Słuchajcie, Ocean Apart ma w ogóle bardzo fajną teraz promocję, więc dam Wam znać, bo to jest naprawdę mega fajna promka. Uważam, że w ogóle ja od wielu lat i sama byłam klientką Ocean Apart, bo wiecie, że zamawiałam na kodach i stale Wam mówiłam, nie, ja nie mam rabatów, a jak już, słuchajcie, się pojawiły, to po prostu pokazuję Wam troszeczkę więcej tych stylizacji, bo chcę, żebyście miały po prostu różnorodność. Na tym mi też zależy i wiecie, to jest współpraca, ale to jest dla mnie taka naprawdę współpraca, którą ja mogę na co dzień wpleść w swoje życie, w swoje stylizacje, które też jakby zamawiałam rzeczy na co dzień, więc dla mnie to jest takie mega naturalne. I Ocean Apart, słuchajcie, wypuściło nową kolekcję. Między innymi właśnie ten przepiękny dresik. I zobaczcie, spójrzcie na krój. To jest odpowiednia długość dla mnie, idealna przynajmniej do mojej figury. Bo zobaczcie, jakby były wyżej, to już macie tą większą część uda. Zakrywa ona bardzo fajnie. Są duże spodenki oversize, zabrałam akurat emeczkę. Bluzkę mam elkę. No i do tego wygodne kapcie. Jesteście gotowe po domu lub sandałki, na przykład tak na co dzień. No powiem Wam, że stylizacja jest obłędna i bardzo lubię akurat ten model, bo jest niezwykle wygodny. No i oczywiście wykonany ze świetnej jakości materiałów. Ten secik mi się mega sprawdził na kampie, też go o niego pytałyście. O bluzę jest milion pytań, także daję znać i link będzie na dole. Plus macie minus 60%, a z moim kodem, uwaga, dodatkowe 20%. Także myślę, że to jest naprawdę fenomenalna cena i pokażę Wam ten czerwony zestaw, który Wam się mega podobał też na kampie. Pokażę Wam też opcje sportowe, bo słuchajcie, okej, na co dzień sobie nosimy jakieś tam, wiadomo, oversize'owe rzeczy. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że mnie się najlepiej ćwiczy, jak mam wszystko takie przylegające. Słuchajcie, no przepiękna jest ta czerwień, która się pojawiła w Ocean Apart, jeżeli chodzi o taką pomidorową, tą taką najbardziej zbliżoną do moich gustów. I powiem Wam, że te topy, o przynajmniej te tutaj, które Wam prezentuję, bo ja mam jeszcze taki przepiękny różowy, zresztą Agusia też na kampie wspominała, że one cudownie przylegają, ja się z tym absolutnie zgodzę i super wyglądają też do spodni jeansów z wyższym stanem. A takich spodenek, na przykład czarnych, też Wam będą po prostu obłędnie wyglądać. No ale tak jak sobie ćwiczycie, to fajne są te shorty i zwróćcie ponownie uwagę na długość, bo jest dla mnie obłędna, bardzo wygodna i mamy tutaj oczywiście tasiemki, które nam trzymają i przylegają do ciała. Także no, dla mnie naprawdę super to wygląda. Więc prążkowany materiał, to jest blisko sobie, zobaczcie, jeszcze macie też przebitkę, jak wyglądają krótkie spodenki, bo również tą opcję Wam pokazywałam, będąc na kampie na Instagramie, więc możecie sobie, no, kilka takich fajnych stylówek, tak żeby Wam było wygodnie, żeby Wam się też dobrze ćwiczyło, żebyście miały na co dzień tą aktywność i też jednocześnie przyjemność ze stylizacji sobie sprawić. Pokażę Wam jeszcze jedną stylówkę i myślę, że to, słuchajcie, będzie naprawdę fajna opcja, żeby zrobić sobie taki mini właśnie przegląd Ocean Apart. Ta stylówka Wam się naprawdę spodoba, bo pokażę Wam, jak ją wystylizować, na przykład jak idziecie na siłownię, później sobie wracacie, jest cieplutko, a nadal jakby nie chcecie zakładać bluzy, przebierać się, to wystarczy jedna kamizelka. Uwaga, secik Maja, który teraz wyszedł w nowym kolorze, jest po prostu obłędny. Zobaczcie, jak w ogóle mimo jasnego koloru nie podkreśla żadnych mankamentów, a wręcz przeciwnie, słuchajcie, serduszko, jeżeli chodzi o to, no po prostu super. I zobaczcie, jak to wszystko można połączyć z naszą ukochaną, uwaga, uwaga, kamizelką z Rizet. Muszę powiedzieć, że to był mój patent na kampie. Ja sobie jeszcze zakładałam do tego taką bluzę, zresztą pokażę Wam. Na początku zobaczymy, jak to wygląda z kamizelką po prostu. Bo możecie sobie założyć na przykład dżinsy, zostawić top. Ale to jest też, słuchajcie, super torba z siłowni, obuwie sportowe i macie naprawdę mega stylówkę plus okulary. No dla mnie show, to jest w ogóle kamizelka z Razer, która była chyba za 230 zł, a ja ją oczywiście zamówiłam za 100, więc no rewelacyjna, bo moja grzanka, nie spodziewałam się totalnie, zamówiła sobie i zrobiła z nią rolkę, także no rewelacja. Więc to jest jedna z takich pierwszych stylizacji, ale można, teraz uwaga, uwaga, bo pytałyście o tą koszulkę. To jest, słuchajcie, koszulka z House'a, z działu męskiego. Także daję patent, że można również na dziale męskim poszukiwać, jak już nie macie gdzie. Już Natan mówi, że ja po prostu jestem taką czarownicą zakupową. Bo uwaga, macie leginsy i do tego nasza kamizelka i stylóweczka, słuchajcie. Nie no, powiem Wam, że czad i power. Także kolejna stylizacja. Pokażę Wam ostatnią i myślę, że to będzie naprawdę fajne zwieńczenie tego filmu. Zrobimy sobie pyszną kolację i tak naprawdę będziecie miały 5 naprawdę bardzo fajnych. No, ostatnia stylóweczka, czyli
ta, o której Wam mówiłam, w której się czuję po prostu fenomenalnie. Elegancko, sportowo, słuchajcie, przede wszystkim na luzie, mamy trampki i kombinezony z Ocean Apart, które ja po prostu, no od lat. To słuchajcie, od pierwszego modelu, który wyszedł z krótkimi spodenkami, później się pojawiły leginsowe, no po prostu uwielbiam i ten jest cudowny, słuchajcie, do koszuli, nie tylko niebieskiej, do różowej, do białej, absolutnie fantastycznie wygląda, ale uwaga, zmieniając stylówkę i zakładając na przykład czarną koszulę, możecie sobie wystylizować z czarnymi na przykład sandałkami, czy też klapkami takimi grubszymi, skórzonymi, no to będzie ekstra wyglądać, ale w razie czego dla ułatwienia macie również czarny kombinezon, bardzo fajna tekstura, bardzo ładnie też wszystko trzyma, jeżeli chodzi o spodenki, bo ja na kampie miałam, słuchajcie, wersję czarną, także ona naprawdę mi się fajnie sprawdziła, też miałyście ujęcia, więc te stylizacje możecie widzieć tak naprawdę w biegu, a jednocześnie w ciągłym ruchu, także widzicie, jak się te faktury układają. A, także powiem Wam, że no rewelacja. Także dziewczyny, ja już też szykuję dla Was ulubieńców, więc co do włosów, bo tak patrzę, że one się przepięknie układają, czy też będziecie miały fajną polecajkę, ale to... Mam nadzieję, że nie będzie Wam w tle przeszkadzać zmywarka, ale ja, słuchajcie, jestem w ciągłym pędzie i też muszę się łapać na tym, że pracując w domu, to jest zmora, słuchajcie, właśnie pracy w domu. Gdzieś tam włączam zmywarkę, no, automatycznie też na ten, jak pracuję w domu, to pralkę, ale dzisiaj go nie ma, więc dzisiaj ja, słuchajcie, jestem na froncie sprzątania. Też ogarniania. Ja w ogóle mam taką też zasadę, że słuchajcie, sprzątam zawsze na bieżąco, więc jednocześnie kolejna fajna zasada to jest robienie czegoś regularnie, nie odkładanie, słuchajcie, bo o ile na przykład założycie sobie treningi, regularne picie wody czy suplementacje, to to warto połączyć w takim cyklu tygodniowym i po prostu zobaczyć, na ile jesteście konsekwentne po pierwszych 2 tygodniach, wdrażać zmiany, zrobić sobie rozpiski. Ja, słuchajcie, takie też robiłam, niejednokrotnie Wam wysyłałam, żeby po prostu zrobić sobie, nie wiem, w Wordzie tabelkę. Poniedziałek, wtorek, środa, ćwiczenia, suplementacja, zimny prysznic, nie wiem, spacer, bieganie i po prostu sobie pozaznaczać w każdym dniu, co zrobiłyśmy, poodhaczać i też nauczyć się tego, żeby później tej tabelki po prostu nie mieć. Więc kolejna ważna rzecz to jest regularność. Regularność, czyli mamy kolagen, picie wody, ćwiczenia, też czas dla siebie, pamiętajcie o tym, bo to też jest niezwykle ważne. Ja na przykład z czasu dla siebie, to Wam podpowiem, chodzę na masaże. Chodzę na masaże, to jest 2 razy w miesiącu, ja akurat w Łodzi chodzę do Thai Concept, bo to jest z polecenia od Kuleczki, cudowny masaż tajski. Ja sobie zainwestowałam w taką kartę, no i to też jest ważne, żeby po prostu przeznaczyć jakieś takie rzeczy, nie tylko na rzeczy materialne, wiecie, to jest też bardzo ważne, ale też takie troszeczkę relaksujące. Ja też chodzę do Dorotki, do Drzwi do Piękna, jak na przykład jestem, słuchajcie, po podróży, to idę na jakieś właśnie takie masaże akustyczne bardziej, które, wiecie, rozbiją tą wodę, sprawią, że ja się też dobrze czuję we własnym ciele, więc słuchajcie, no to jest bardzo ważne. No i do tego dochodzi po prostu regularność, powtarzalność. I tak jak na przykład z jedzeniem Wam mówiłam, żeby się najadać do syta, ale żeby się nie przejadać, to po prostu musicie jakby dołożyć sobie do diety białko. Białko jest fantastyczną opcją, jeżeli chodzi o po pierwsze sytość, po drugie faktycznie budowanie przepięknej sylwetki, wysmuklania jej, bo automatycznie naprawdę białko jest budulcem, więc tym bardziej nie bójcie się, my jako kobiety nie bójcie się, że zwiększona ilość białka dostarczy Wam mięśni jako Schwarzeneggera, no bo tak absolutnie nie będzie, ale właśnie wręcz przeciwnie, będziecie bardziej budowały tą sylwetkę, więc to jest, słuchajcie, klucz do wszystkiego. Naprawdę. Mówię Wam to całkiem szczerze, z pełną odpowiedzialnością. Jak włączycie do diety białko, to automatycznie będziecie bardziej syte, nie będziecie podjadać między posiłkami. To też jest kolejna fajna zasada. Tak naprawdę to ja dzisiaj podsumowałam to, co u mnie się dzieje na bieżąco. Zaczynam dzień od kolagenu, aktywność, trening, to, co się dzieje dookoła, czyli suplementacja, regularne jakby sprzątanie w głowie, w przestrzeni i pilnowanie się jakby takiego swojego grafiku, rutyny, to daje mi też bardzo duży spokój. No i jednocześnie, słuchajcie, no komfortowe stylizacje, taka naprawdę zabawa tymi kolorami, to też mnie sprawia osobiście ogromną przyjemność, ale Wy również kochacie moje stylizacje, więc no zdradzam Wam, jak to można ze sobą fajnie miksować. I taka najważniejsza, taki clue, mieć czas dla siebie, bo o ile praca jest bardzo ważna i ona Wam daje finanse, daje Wam możliwości spędzania czasu z rodziną na wyjazdach, budowanie swojej przestrzeni, tak czas dla siebie również jest niezwykle cenny, a często bezcenny.
Więc faktycznie dziewczyny, pójdźcie na masaż. Tutaj rozmawiałam z Anią, na przykład moją widzką, i ona powiedziała, że ona zaraz spiksuje po prostu. Ona musi mieć czas dla siebie, po prostu pójdzie na masaż. Agusia, słuchajcie, jak pokazywałam masaże, to Agnieszka bardzo się pozdrawiam, jest bardzo, bardzo ciepłą osobą i w ogóle taką naprawdę totalnie na moim flow, na moich falach i tak codziennie się witam, słuchajcie, na Instagramie takim porannym treningiem, spacerem, to jest naprawdę miłe, jak do mnie piszecie, więc jeżeli tutaj są nowe osoby albo osoby, które mnie regularnie oglądają i chcą się przywitać, to chociażby serduszko mnie zawsze cieszy. To słuchajcie, to są takie właśnie wdrażania takich ciekawych rzeczy, że na przykład do tej pory nie pomyślałyście o sobie. No i na przykład taka się zapisała, słuchajcie, na pilates, na masaż. Szukacie takich opcji właśnie czasu też dla siebie. Więc to jest naprawdę no, dla mnie miłe, bo ja nie jestem jakimś świrem, nie jestem zapatrzona też w siebie, ale no lubię patrzeć na siebie, tak? To jest też bardzo ważne, żeby to powiedzieć wprost, że lubimy patrzeć na siebie, to nam sprawia po prostu przyjemność, a ja Wam przekazuję też, jak tą kobiecość przemycać na co dzień, także mam nadzieję, że to Wam się po prostu... I przy okazji, jak zwiększamy ilość białka w diecie, to ja Wam pokażę, jak to zrobić, bo słuchajcie, akurat mi przyszła paczuszka z Tonic, dosłownie przed chwilą kurier mi przyniósł zamówienie. Więc dziewczyny, pamiętajcie, że jeżeli chodzi o Supersonic, to macie po pierwsze dwa kody. Możecie kupić dwa kolageny, bo tego nie mówiłam rano, trochę mi się pomiksowało, ale dałam Wam znać. Możecie kupić sobie dwa kolageny, wtedy macie 35% zniżki na oba, więc to jest no rewelacyjna opcja. Natomiast jak chcecie mieć kod na wszystko, to możecie wpisać SKIN5 i aktualnie jest 25% rabatu, ale ta moja piątka daje Wam możliwość zrabatowania wszystkiego w koszyku do minus 30%. Także myślę, że to będzie super opcja i pokażę Wam, słuchajcie, białko, które ja osobiście Wam mega polecam. Tutaj owsianka z rana. Słuchajcie, krem Supersonic ma teraz nowe. Pokażę Wam w ogóle nowość, karmel, bo przyszła mi właśnie. Ale ja uwielbiam białka i to jest właśnie ta sytość. Słuchajcie, jajka, mięso. To jest białko, które dostarczycie sobie wraz z rybami, tak na co dzień, ale możecie robić sobie koktajle, bo często napiszecie, Magda, ale mi tego białka jednak brakuje w diecie, ja nie lubię mięsa. No to pokażę Wam kilka fajnych rzeczy. Zrobimy sobie wieczorkiem kakao, też już mam zapas. Białeczko. Uwaga, uwaga. Owsianka. Nowa. Słuchajcie, to jest smak truskawkowy, także no rewelacja, będzie w ulubieńcach, słuchajcie, pomysł na placuszki, więc tutaj macie pomysł na jajecznicę, tam będzie pomysł na placuszki, więc macie białeczko, pomysł na to, żeby wdrożyć białko do diety, naprawdę fantastycznej jakości i też, wiecie co, wiele trenerek, w ogóle w tym Marta Gorąca, właśnie ja się z tym zgodzę, bo ja to pierwszy raz zauważyłam po koktajlu, który sobie zrobiłam tak na czysto, żeby spróbować smak tego białka. Ono nie jest chemiczne, to jest absolutny hit tego produktu. No i słuchajcie, słony karmel, nowy smak. Coś, co ja sobie bardzo cenię, ketomil. A tak, żeby Wam udowodnić, że ja to jem na co dzień, to jest po prostu super opcja. Tadam, tadam, prawie zdenkowany. Także dziewczyny, korzystajcie z kodu, macie naprawdę bardzo fajną opcję. A jeszcze Wam pokażę, bo a propos ketomila, to macie opcję, bo ja też jestem gapa, słuchajcie, macie opcję kilku smaków. I jest tak, ja mam teraz owoce leśne, te, które dentuję, zamówiłam sobie czekoladę i nie ma, słuchajcie, jeszcze, macie możliwość jeszcze wanilii. Także możecie sobie kupić takie mniejsze saszetki, na przykład też wyjazdowe. Jak sobie zrobicie duże zamówienie, to po prostu sobie weźcie te saszetki, bo one mają po 100 gram. Więc jak robicie sobie mniej więcej po 30 gram porcji, no to 3 razy będziecie miały swój ulubiony posiłek. Także przechodzimy, dziewczyny, do kolacji, kończymy vloga i mam nadzieję, że taka propozycja takiego fajnego na luzie filmu Wam się bardziej może podoba niż takie, wiecie, siedzenie i gadanie. Chociaż ja wiem, że takie formy też są potrzebne, bo często się można bardziej może skupić, to nie wiem, dajcie znać, ja się chyba bardziej skupiam na takich. I tak po prostu spontanicznie Wam zrobiłam film, który myślę, że naprawdę trafi do Was. Pod takim kątem, że okej, może coś po prostu ja zmienię i ja będę się lepiej czuła. Może to jest po prostu kwestia tego, że czasami za mało myślę o sobie. To myślę, że często jest klucz do Waszych problemów, no i też pewnie moich, no bo ja zaczęłam jakby myśleć o sobie w pewnym momencie i ten rok
naprawdę koncentruję się na tym, żeby po prostu otworzyć. Ostatni dziewczyny posiłek, który dzisiaj będę robić, to będzie ten wiralowy przepis na serek wiejski z jajkiem. Zrobimy to w blenderze, więc dodamy ulubione przyprawy, pieprz, kajenę, papryka, słodka wędzona, oczywiście sól. I słuchajcie, to wszystko razem po prostu miksujemy, wylewamy na blachę i to pieczemy w 180 stopniach przez 20-25 minut. I słuchajcie, później ja sobie wieczorem zawsze wypijam 1,5 łyżeczki kakao, właśnie Supersonic, ono ma w składzie adaptogeny, więc no dla mnie fenomen, jeżeli chodzi o skład, bo nie tylko kakao, które ma bardzo dużo magnezu, jest w ogóle bogate w magnez, ale macie adaptogeny typu reishi i ashwagandę, które cudownie wyciszają, więc nawet swoim dzieciom, słuchajcie, na wieczór możecie zrobić coś takiego. Ja rozmawiałam ostatnio z jelitologiem, która naprawdę bardzo chwaliła właśnie kakao Supersonic, że fantastyczny skład. No i myślę, że słuchajcie, kończę, ale widziałyście, że już zamówiłam nowe, także robimy przepis z mięskiem mielonym, już mi się, słuchajcie, rozmraża i to wszystko połączymy w taką białkową tortillę. Uwaga dziewczyny, robimy test. Cudownie wyszło. Słuchajcie, to tylko jest twaróg i jajko. Właśnie do tego zapiekam sobie kurczaczka, taki piersi, będziemy to kroić w paseczki, kłaść na tortillę z mozzarelką i pomidorkiem i ogóreczkiem. No i słuchajcie, chłopaki mają do tego ryż, także każdy ma dla siebie bardzo fajną opcję.